co ja bym chciał w życiu. No, chciałbym do czegoś dojść. Chciałbym mieć dobrą pracę, stanowisko, zarobić. Dziewczynę chciałbym mieć. No taką, żeby można się z nią pokazać. Ożenić. No, a do tego to najważniejsze jest mieszkanie. Raz, dwa, trzy, za zdrowie! Sam pana pina. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Dziewczyny treścią są naszą moc. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna uwaga, uwaga! Obywatel wieczorek proszony do rady zakładowej. Powtarzam, obywatel wieczorek do rady zakładowej. No jak uważacie, chyba tak trzeba załatwić. Tak, ja myślę, że tak. No to nie my. Prosta sprawa, nie będziemy inaczej. Wicie Jeżorek, do spółdzielni mieszkaniowej przy naszym zakładzie należycie 5 lat. To w zasadzie nie jest dużo. Innym może bardziej należy się przydział, ale my chcemy dać szansę młodym. No i pomyśleliśmy sobie o was. Dziękuję. Tylko wiecie, Wieczorek, to mieszkanie jest z puli mieszkań dla małżeństw rozwojowych. A tu we wniosku macie zapisaną mamusię. Przynajmniej nie możemy działać wbrew przepisom. Bo z mamusią przecież nie tworzycie rodziny rozwojowej. Zostać racjonalizatorem. Zostały zobowiązania, które podjęli wiarwiarze. Chyba macie jakąś pannę, Wieczorek. Jak nie? Choć mało jest pięknych kobiet u nas na zakładzie. No, krótko mówiąc, musimy te formalności załatwić jak najszybciej, bo przeleją to mieszkanie na inny zakład. Macie zamiar się chyba ożenić, nie? No oczywiście. Ja w kwestii formalnej. Chciałem w imieniu organizacji młodzieżowej podkreślić, że Wieczorek jest aktywnym członkiem naszej organizacji zakładowej. Udziela się społecznie i zarząd zakładowy ZMS w pełni popiera tę kandydaturę. No to o czym my właściwie tutaj rozmawiamy, no? Załatwiajcie formalności i koniec. Dajcie te formularze. Proszę. Да.
Może pani pomogę? Nie, dziękuję. Lżej będzie. Proszę bardzo. A ja pana tutaj gdzieś widziałam już. No bo ja tu mieszkam od urodzenia. Tak? Mhm. A ja dopiero od roku, wie pan? No wiem. Pamiętam, jak się sprowadziliście. Tak? Nie za ciężko panu? Nie, dlaczego? Edek się nazywam. Halina. Edek Wieczorek jest. A ja Halina Mączka. To fajnie. No i co? Nic. Tutaj wszystkich znasz, nie? No. Głupie tak gadać na podwórku, ludzie wyrabiają sobie opinię. To może byśmy umówili się na niedzielę? Tak? Moglibyśmy pójść na zabawę. Tak? Chcesz się ze mną umówić? Tak. Naprawdę? Tak bardzo ci się podoba? No tak. Ale bardzo czy troszeczkę? Bardzo. No to cześć. To w niedzielę? No, tak, tak. O 7:00? Mhm. Thank you.
Halina! Nie mogłam przyjść. Ale ja się nie gniewam na ciebie. Naprawdę. To może umówmy się następnym razem, dobra? Bo teraz nie mam czasu. Halina! Po, ale poczekaj, bo... Ale ja muszę ci coś ważnego powiedzieć. Ale ja muszę iść. Ale ja ci to muszę dzisiaj powiedzieć. No o co chodzi? No, no widzisz, bo ja dostaję mieszkanie. Gratuluję ci. No i sama rozumiesz? Nic nie rozumiem. Jak to nie rozumiesz? Nie. No bo widzisz, bo to jest mieszkanie rodzinne. Aha, dla ciebie z rodziną? No tak. Aha. Wiesz, żeby je dostać, no to nie mogę być sam. No ale jakoś tak mi się ułożyło, że wiesz, no, że właśnie nie mam nikogo. To ty się chcesz mnie oświadczyć? Tak. Tak. No bo... No bo ty mi się podobasz. A wiesz, to jest mieszkanie nowoczesne, w blokach, z wygodami. A jest tam ciepła woda? No pewnie, że jest. Słuchaj, co ty w ogóle robisz? W fabryce pracuję, jeżdżę na wózku. Aha. No to co? Myślisz, że mogłaby być z nas para? No jasne. Brzydka to ona taka nie jest, ale żeby znowu taka piękna. Ale coś się mama do Haliny przypięła. A ty masz, synku, mieszkanie i możesz mieć pannę taką, jaką tylko zechcesz. No i będę miał taką. Synku, nie chciałbyś kaczmarek Geni? Ona też nie jest brzydka. No i w mieszkaniu mają jak w pudełeczku. A co mi mama tutaj takie, jakieś panny wsuwa? Mi się Halina podoba. Ale tej Haliny mączki. Wiesz, tak źle o tej rodzinie mówią. Ej, mama tam patrzy tylko na to, co ludzie gadają. Ale słuchaj, starsza jej siostra to podobno tak lata za mężczyznami. A widziała mama? No ludzie mówią. A ludzie jak widzą, to tak jest. Zresztą, mamo, ja nie z siostrą Haliną, tylko z Haliną się będę żenił, nie? To co mamie? Dobry.
Myślałam wczoraj o tobie. Tak? Tak. Akurat słuchałam czerwonych gitar, wiesz? Naprawdę? A ty o mnie myślałeś? Tak. W robocie. Naprawdę? A co z mieszkaniem? No wiesz to. Trzeba wypełnić te papiery. To przynieś, to razem wypełnimy. No dobra. Alina. Cześć. Cześć. Dlaczegoś nie był wczoraj na zebraniu? Nie wyszło mi. A widzisz, liczyliśmy na ciebie. No wiesz, zdarza się. No to postaraj się na przyszłość nie nawalić. Dobra. To na razie. Cześć. Przecież ci mówiłem, że nie będę żadnego szalika nosił. Taki odsztafirowany, brawo, no. A co, nie można? No, można. Ubranie robi na mnie, czy ja na ubranie? No, gość jest. Co robisz teraz? No, nic, po wodę przyszło. Ty skoczyłbyś do mnie? A po co? Kuzynka przyjechała, Litka taka, równa i dźbucha, można się zabawić, no. No wiesz, dziewczyna jest, Litka w trójkę sztywna. No nie ma sprawy, no. Idziesz? No nie bardzo mam iść. Dlaczego? Coś się łami, stary, no. Szpajty? Edy. No mówię o koledze, no idziesz? I do ciebie? No. No? No co się namyśla, stary, no? No sam nie wiem, no. No co masz do roboty? Co wiesz robił dzisiaj, no? No fajna, równa dziewucha, no. Cholera, ta przy pani, no. No dobra. A wiadro? A chuj z wiadro. Mama, wiadro. Dzień dobry.
Że będę dzisiaj na jakiejś prywatnej. Tak nagle. No to co, no ale fajnie jest, nie? No pewnie. Wiesz, ja jestem z Pawianic. Tak? Nie, ale ja tutaj się przeprowadzę do Łodzi, bo tu większe możliwości, nie? Można się jakoś urządzić. No pewnie. Jest! Chciałabym tutaj mieszkać. Tutaj? Aha. Przepraszam. Ale to trudno się zameldować. Ja wiem, ale wiesz, jak będę jeździła na tych tramwajach, wiesz, bo zapiszę się na te kursy, to i tak tu będę mieszkała. A co się tego odsuwasz, no? A czemu się odsuwasz? Co to pokaż? Co, papiery takie? No nie, no pokaż. No papierów nie widziałaś. No nie, no pokaż zaraz. Wyjmij. Co wyjmij? No pokaż, no co tajne dokumenty masz, czy co? No pokaż. A, jest. O mieszkanie się starasz? No. A jakie się starasz? Takie zwyczajne, czy takie z wygodami? Takie z wygodami. Już cię w stanie namordowałem. Weź ciebie to fajny chłopak. Chciałem z panem pogadać. O czym? No widzi pan, dostaję mieszkanie rodzinne. No słyszałem. No ale jestem sam. To kiepsko. To znaczy, mam dwie dziewczyny. Co za jedne? Jedna jest z Pabianic, a druga mieszka koło mnie. Która lepsza? Obie dobre. Tylko, że ja muszę wybrać. Przyprowadź dziewczyny do mnie, to ci powiem, która lepsza. A teraz bierz się za robotę. Jazda. Cześć, nie poznałeś mnie, widzisz? Szukałam cię od paru dni, wiesz, nie mogłam cię znaleźć. Ale
wtedy nie mogłam być naprawdę, bo miałam masę roboty w biurze. Wiesz, akurat był koniec kwartału i byłam strasznie zawalona robotą. Nie, nie, masz. Nie. Masz. Nie poszedłby pan dzisiaj do kina? Nie bardzo mogę. Bardzo fajny film. Mam dwa bilety. No ale nie mogę. To może jutro. Cześć. Cześć. To jest właśnie ten gość, o którym mówiłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie. Siadaj sobie. Ojciec. Może się pan rozpłaszczy? Ja to powieszę. No, to może pójdziemy do pokoju. Proszę bardzo, panie tego... Edek. Panie Edku, proszę, ja proszę nie bardzo, krępuję. Proszę. Proszę, proszę. Niech pan wejdzie. Proszę bardzo, proszę. Poprosimy. Proszę. Panie kawalerze, dostanie pan to mieszkanie? No mówili, że tak za miesiąc już powinienem mieć. Mm-hmm. Ja dostaję to przez Radę Zakładową. Mm. I to będzie nowe mieszkanie no. W blokach. Pewnie. Pewnie. Wygodne. Pewnie. I myśli pan o Halince? Mm-hmm. No, Halinka bardzo delikatna. Prace biurowe wykonuje. Halinka, przynieś ogórki. Ale czy taka kobieta potrafi panu ugotować na czas? Albo posprzątać? A czemu nie? Szkoda, że będzie rączek. A co innego, starsza córka, Wacia. Ta, panie kawalerze, to jest do wszystkiego. Urodzona gospodyni i żona. Ale czemu pani mi tu mówi o Waci? Kiedy ja z Haliną papiery złożyłem w urzędzie. Uczciwie mówię, z tej byś miał większą pociechę, synu. I bardziej do siebie pasujecie, a o papiery to się nie martw, bo to przecież jedno nazwisko, a resztę to wszystko można pozamieniać. Ale człowiek się żeni z tą, która mu się podoba. A mnie się Halina podoba. No, jak pan uważa. Habigos panu smakuje? No. Smakuje dobrze. A to właśnie Wacia robiła. To tak na pusto? A co to za
czasy nastały, żeby kawaler bez butelki przykalił. Jak już będziemy rodziną, to pewnie jeszcze nie raz będziemy mieli okazję się napić. Chciałbym w to wierzyć. Chciałbym wierzyć. A ojciec to zawsze musi robić bałagan. A co ciebie to obchodzi, co? Ty gówniaro, dziecko! Ty gówniaro! Przez 10 pracowitych lat... Pan Edek grający jest? W karty? No, w karty. No, jak najbardziej. Ja zresztą prawie wszystkie gry gram. Tak? To może zagramy w Remika? Albo w Duria? Nie, zagramy może w Tysiąca, bo ja tylko w Tysiąca umiem. A pan Edek umie w Tysiąca? No umiem i w to, i w to. A to fajnie, zagrajmy w Tysiąca. A nie wiem, Hanika będzie chciała. No dobrze, możemy zagrać. No to był zapis. Popatrz, księżyc, jak niklowy pędzel śni. Obiecał, że będzie flaszkę, no i co? I nie ma! Daj Romek mi sobie, rozumiesz? Czego i do mnie tylko powiadam, że to ma za robotę. Ja do roboty. Popatrz ty na moje ręce. Ja do roboty, ale mi każe iść do roboty. Ja się tak sobie nadaję. Co mi robić? Ja się pójdę na podstawie dziewczyny. No co, do jakiej roboty? A on pójdzie pan na pośredniak, dam pana, dam pana za tym. Słyszałem, że z Haliną kręcisz. No. No nie tylko, nie tylko z tobą. Nie wiem, czy to się pracuje, ale on chłop silny, zdrowy. Ale zdrowiany. Ale znowu taką łopatę, wie pan, chciał. Długi trzony mam stać. Długi trzony. Ja mówię, że ja muszę mierzyć, bo nie nabijam, nie żartowam. O? Jak? Widziałeś? Ludzie mówią. A co cię to obchodzi? Moja sprawa. No znamy się. No mówię ci. Cześć! Co porabiasz? Powiedz, no. A dlaczego cię tak długo nie widziałam? A co u ciebie? No, ale jak normalnie? No powiedz to. Nie, to mojego tak są. Wiesz co? A ty mnie jednak wystawiłeś do wiatru. Nie mów tak. No jak to nie mów tak? No tak było, no. Ale tamtą dłużej znam. No ja wiem, mieszkamy, ale w tym samym domu. No nie. A jak myślisz, będziesz miał szczęśliwy? No. Tak? No ale tak jakoś w ogóle niepewnie to mówisz. Tak jakbyś... Nie był pewny tego, nie? Nie, no dlaczego coś tam? No tak się wydaje.
zapytać, jak ona jest? Ładna jest? No też jest ładna, no. Też jest ładna? A to znaczy, że ja ci się też podoba. A? No. Naprawdę? No. To fajnie. Chłodno się robi, nie? No. To cześć. No to cześć, Litka. To cześć. No. Do zobaczenia. Cześć. Alina! Edek, coś ty? Na mnie czekałeś? No pewnie. Przecież nie widzieliśmy się już 4 dni. Wszystkie papiery już załatwiłem, zaniosłem. Już wszystko jest gotowe. Wiesz, zaraz, przecież zaraz do ślubu idziemy, a my się w ogóle nie widzimy. Ale Edek! Przecież ja tylko ciebie kocham. Niech im szczęście pasmo, niech im szczęście pasmo, niech im szczęście pasmo. Wasze tropie, wasze kuchaj mi się dzień. Kuchaj mi się dzień. Będę miała teraz dalej do pracy. Ty za to bliżej. Coś ty, Halina, najwyżej 5 minut. Akurat 5. Co najmniej 15. No co ty? Gdzie jest ta Wacia? A po co nam Wacia? Źle nam samym?
O czym z tobą można rozmawiać? Zawsze o czymś można, nie? Oj, zostaw mnie po gniecie. No chodź tu, Halina. No i ja? Trochę bardziej to, w tą stronę, niech szwagier przesunie. O. Jeszcze trochę? O, 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 już, tak, tylko niech szwagier jeszcze trochę do ściany, o. Tak. A teraz niech szwagier do ściany trochę przesunie. O tak, dobrze, dobrze. Dobrze? Powinno być trzydrzwiowe. Ale tylko takie były. Takie niemodne. Dlaczego? Przecież to jest ładna szafa. Dla ciebie tak. Ale naprawdę, Halinko, tylko takie były, no. Wszędzie pytałem o trzydrzwiowe, ale nigdzie nie było. Jak nie było? No nie było. Wszystkie moje koleżanki w pracy mają trzydrzwiowe. To ja zrobię herbaty. Proszę cię bardzo. Ładny widok, nie? Jak wszędzie. Jeśli chcesz się kąpać, to po mnie. Listy pozytywnie rozpatrzonych wniosków wywieszane zostaną w gablotach Rady Zakładowej. A ty? No byłeś kiedyś na delegacji? Byłeś? No powiedz. Wyjechałeś kiedyś na delegację? No nie, nie byłeś. I nigdy nie będziesz na delegacji. No i to tak późno? Z kim tam stałaś? Widziałem przez okno, patrzałem.
Co tak późno wracasz? W biurze byłaś? Kto cię odprowadzał? To ja tu wieczorami sam siedzę. A ty co? Jakiś facet cię odprowadza? No spokój się. A z kim tam stałaś? Przecież to był mój kolega z biura. Odprowadził mnie tutaj. Chodź. Chodź do domu. No chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to, Halinki nie ma? A nie, poszła do kina. Co ona tak ciągle do tego kina chodzi? Bo lubi. I pewnie nie dała szwagrowi śniadania? Nie, bo pospałem dzisiaj trochę dłużej. To ja zrobię. U was teraz to przyjemnie bardzo. No dosyć. Chociaż jeszcze wszystkiego nie ma. Zobaczysz, szwagier. Jeszcze do wszystkiego szwagier dojdzie. Przecież jesteście jeszcze młodzi. Pewnie. Teraz przynieśli mnie na maszyny. Tak? Będę więcej zarabiał. O, patrzcie, patrzcie. To szwagier teraz górą. No nie narzekam. Smacznego. Halinko, co się stało? Halinko? Halina, co robisz? Ale Halinko... Zostaw! Przestań się wygłupiać, wariatko! Halina! Halina, co się stało? Gdzie ty idziesz? Przecież dzisiaj niedziela! Halina, zostaw to! Halina! Dzień dobry. Od Dzień Rady dobry. Zakładowej dla was i dla waszej żony. Dzień dobry, to kwiaty dla żony. Wszystkiego dobrego, panie Jadku. Dzień dobry.
Ale piękny pan, jak ładnie umalowany. Ja od razu oglądam łazienkę. No patrzcie, a, tu, tak, tu, patrzcie, biały kolor.